Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej to projekt, który został zrealizowany przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Dzięki zaangażowaniu pieniędzy z Unii Europejskiej przy ulicy Chrobrego powstała nowoczesna hala technologiczna, wyposażona w najwyższej klasy sprzęt do badań z zakresu kosmetologii, produkcji narzędzi skrawających, zastosowania elektrowni wiatrowych oraz recyklingu odpadów przemysłu garbarskiego. Dodatkowo zostały doposażone laboratoria, które już wcześniej funkcjonowały w strukturach uniwersytetu. Celem całego projektu jest wzmocnienie bazy naukowej uczelni, stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą nauki i przedsiębiorstwami, a także zwiększenie konkurencyjności firm z Mazowsza poprzez wykorzystanie innowacyjnych produktów i technologii. W ramach projektu do hali technologicznej Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa został zakupiony m.in. skaningowy mikroskop elektronowy, który umożliwia dokładną analizę składu chemicznego w mikroobszarach, a także aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania metodą analizy kropli. Dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się wyposażyć Laboratorium Oceny Kosmetyków w zestaw urządzeń do diagnozowania stanu skóry oraz Laboratorium Mikrobiologiczne, które posłuży do kontroli mikrobiologicznej kosmetyków. Z kolei Laboratorium Chemii Gospodarczej Kosmetyków może pochwalić się nowymi urządzeniami do wytwarzania mas kosmetycznych oraz prasą hydrauliczną do proszków kosmetycznych. Laboratorium tribologiczne zostało doposażone w tester kula tarcza lub trzpień tarcza oraz w aparat czterokulowy umożliwiający badanie właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych. W hali technologicznej znalazł się także dynamiczny tester wodoodporności obuwia wykorzystywany do badania materiałów ochronnych stosowanych do wykańczania obuwia, a także maszyna wytrzymałościowa Twig. Ważną część projektu stanowi zakup półtechnicznej mobilnej stacji membranowej dla Laboratorium Odzysku Chromu. Największą zaletą instalacji jest pełna automatyka oraz łatwa możliwość transportu. Oprócz tego laboratorium wzbogaciło się o spektrometr absorpcji atomowej służący do oznaczania chromu w bardzo szerokim zakresie. Na dachu hali technologicznej zamontowano elektrownię słoneczną oraz elektrownię wiatrową. Oba urządzenia są elementem nowoczesnego laboratorium fotowoltaiki. Nowy sprzęt otrzymały także laboratoria na Wydziale Mechanicznym. Okay.
Podsumowaniem całego projektu była konferencja naukowa z udziałem pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego oraz zaproszonych gości. Projekt dla naszej uczelni to skok cywilizacyjny, twierdzi profesor Zbigniew Łukasik, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Jest to pewien etap rozbudowy naszej bazy badawczej, która ma być pomostem współpracy uczelni z przemysłem. Z tego oczekujemy znaczące efekty i mam nadzieję, że nam się to uda. Hala technologiczna w Radomiu to doskonały przykład dobrze wydanych środków z Unii Europejskiej. To z kolei opinia Mariusza Frankowskiego, dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Bez środków unijnych w wysokości blisko 12 milionów złotych, które byłyby przeznaczone na ten projekt, byłoby trudno doprowadzić do tego stanu, który teraz widzimy, a więc nie tylko do budowy hali, ale też przede wszystkim do wyposażenia naprawdę w profesjonalny sprzęt, który będzie służył tutaj naukowcom z Uniwersytetu i będzie też wykorzystany z korzyścią dla całego regionu. Przypomnijmy, że projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.